To święto smaku niewątpliwie, bo tak jak za nami tu jest szereg kół i stołów bogato zastawionych potrawami z ziemniaka. Pomimo, że gmina Wyzerków jest tylko gminą, to oprócz tego nasze sołectwa, nasze koła gospodyń wiejskich mają swoje specyficzne potrawy z ziemniaka. Jeżeli dobrze pamiętam, ja reprezentuję Magonię, to zapraszam na degustację naszych potraw. To są kopytka po magońsku, pierogi ruskie, ale przepyszne byczki szewińskie, kotlety czy faworki, pączki z różnych kół. No ale chyba największą atrakcją są ziemniaki pieczone w ognisku. A to ognisko pali się, proszę Państwa, wczoraj od godziny 8 rano, czyli to już ponad 30 godzin, po to, żeby właśnie było dużo popiołu i te ziemniaki były rzeczywiście dobrze pieczone. Bardzo dobre ziemniaki. Wspomnienie dzieciństwa. 15 już nasze pieczone ziemniaki magońskie. Nasza ziemia jest taka ziemniaczana, lekka, także bardzo pyszne rosną ziemniaczki. Mamy tutaj dużo kół gospodyń wiejskich, wszelkiego rodzaju inicjatyw takich oddolnych. No i 15 lat temu, bo to już 15 święto pieczonego ziemniaka, no ustalono, że ziemniaki są tak ważnym, że tak powiem, produktem naszego odżywiania od lat, że pasuje im poświęcić właśnie tego typu imprezę. Trochę żartobliwie, trochę poważnie. No i na stałe weszło do kalendarza imprez takich kulturalnych na terenie naszej gminy. Mamy pyszny chleb ziemniaczany, babkę ziemniaczaną, kotleciki ziemniaczane, pierogi ruskie, czyli też z ziemniakiem w środku. Także no, dużo jest potraw, które są z ziemniaka. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, a jednak z ziemniaka można zrobić dużo potraw. Sięgamy do tych starych przepisów naszych babć, mam, które robiły, odświeżamy to, dokładamy. Także dzisiejsze koła łączą to, co było z teraźniejszością i to wszystko, że tak powiem, tak współgra. Ja miałem okazję bywać w wielu miejscach w Europie, w świecie i muszę powiedzieć z przyjemnością, że mamy się czym pochwalić, mamy co pokazać i to jest o niebo lepsze, dużo zdrowsze niż to, co serwują inni. Stąd jest taka potrzeba odrodzenia i pokazywania tego typu tradycji, wartości i tych naszych smakołyków, bo naprawdę mamy się czym pochwalić. Ja bardzo lubię to święto. Jest to jedno z starszych świąt w gminie Bodzechów, które tak no, jednoczy tu miejscową ludność. Przyjeżdżają i z Ostrowca, i z okolic, także to już jest popularne nie tylko nie w samych Magoniach, nie tylko w Bodzechowie, ale w całej okolicy. Dzisiaj